Za nami pierwsza kolejka futsal ekstraklasy. Co się w niej wydarzyło? 6 zwycięstw i to 6 zwycięstw zespołów gospodarzy. A więc goście w tej kolejce nie zrobili żadnego punktu. Najwięcej bramek padło w meczu Gata Active Zduńska Wola kontra Klirek Schorzów, tam 9 goli, a najmniej w Chojnicach oraz Katowicach po 5 bramek. Najwięcej goli w tej kolejce strzelił Adrian Skrzypek, 3 bramki plus jedną samobójczą, a łącznie padło 39 goli, z czego 27 ustrzelili gospodarze, a 12 goście. Zacznijmy od podsumowania pierwszego spotkania futsal ekstraklasy pomiędzy rekordem Bielsko-Biała a Pogonią 04 Szczecin. Tutaj mierzyły się zespół numer 3 poprzedniego sezonu z zespołem numer 11, który taka dobrą sprawę nie utrzymał się w rozgrywkach, ale poprzez odpadnięcie Wisły Krakbet Kraków ponownie widzimy portowców w lidze. Kibice z Cegęskiego Lasu na pewno nie mogą być zawiedzeni. Już od samego początku to bielszczanie objęli prowadzenie po golu Pawła Machury, który tym samym jako pierwszy pisał się na listę strzelców w obecnym sezonie. Kolejne bramki dołożyli jedną Kmiecik oraz dwie Franc i tak spokojnie na przerwę schodzili do szatni gospodarze. W drugiej połowie już nieco rozluźnieni podopieczni Andrzeja Szłapy dali sobie ustrzelić dwie bramki, a strzelcami byli Szemot oraz Kubik. Jednak nie miało to większego znaczenia, gdyż to bielszczanie zdobyli pierwsze 3 punkty w tym spotkaniu. I kto wie, to może być pierwszy dobry krok do mistrzostwa rekordu Bielsko-Biała. Tymczasem portowcy muszą zbierać te punkty, jeśli nie chcą przegrać zakładu ze swoimi kibicami, bo przypomnijmy, założyli się o piwo z posiadaczami karnetów na mecze Pogoni 04 Szczecin, że jeżeli nie będą w pierwszej czwórce po pierwszych 11 spotkaniach, to ufundują złoty trunek swoim kibicom. Podsumujmy drugie spotkanie tej kolejki pomiędzy Red Devils Chojnice a FC Toruń, a więc zespołem międzynarodowych zawodników, jakim jest drużyna chojnicka, a drużyną Beniaminka z Torunia. Początek spotkania bardzo nerwowy i to torunianie wykorzystali błąd rywala. Michał Holen źle przyjmował piłkę w polu karnym, wyłuskał ją Krzysztof Elsner, podając do Mikołajewicza, ten zamienił strzał na bramkę, dając prowadzenie swojemu zespołowi i to prowadzenie 1-0 utrzymało się już do końca pierwszej części spotkania, części dosyć nudnej, mało widowiskowej dla kibiców. Natomiast już w drugiej odsłonie tego meczu zobaczyliśmy znacznie więcej goli. Z minuty na minutę słabła drużyna gości i tutaj coraz więcej błędów zawodników przyczyniło się do tego, że bramkę na 1-1 strzelił Aleksandr Bondar, następnie na 2-1 podwyższył Wadym Iwanow, później ręką obronił w polu karnym piłkę Marcin Miłkojewicz i karnego wykorzystał Tomasz Kriezel, a na koniec bramkę z przedłużonego rzutu karnego strzelił Marco Aurelio. Dużo fauli zresztą w tym spotkaniu popełnili podopieczni Klaudiusza Hirsza i tym samym na inaugurację zaliczyli pierwszą porażkę, ale na pewno nie z byle jaką drużyną, ale drużyną naszpikowaną najlepszymi zawodnikami chyba w tym sezonie w rozgrywkach. Następnym spotkaniem było mecz Red Dragons Gniewy kontra KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Mecz, który miał być takim swoistym rewanżem za finał turnieju Futsal Masters w Jelczu Laskowice, gdzie oba zespoły zakończyły spotkanie w regulaminowym czasie gry 3-3 i tutaj w Pniewach, w Twierdzy Pniewy miały toczyć się pojedynki dalszych losów tego spotkania. I cóż, od początku przeważają w tym meczu gospodarze. Znakomitym golem popisał się w 11 minucie Adrian Skrzypek, a później jeszcze drugą bramkę po bezlitosnym kontrataku dołożył Adam Wachoński i do przerwy to gospodarze schodzili 2-0 przy aplauzie swoich wiernych kibiców. W drugiej połowie Głogowianie liczyli na odrobienie straty, wycofując bramkarza i tutaj fortel się powiódł. Najpierw Dariusz Pieczyński wrzucił piłkę w pole karne i przez przypadek Adrian Skrzypek skierował ją do siatki swojej bramki. Jednak później to dwa razy ten sam zawodnik strzelił do pustaka kolejne gole i jeszcze jednego na odpowiedź rzucił Łukasz Pieczyński i tym samym mecz pomiędzy Red Dragons Gniewy skończył się zwycięstwem gospodarzy 4-2 przeciwko KGHM Euromaster Chrobry Głogów i Twierdza Pniewy dalej pozostaje bardzo ciężka do zdobycia i widać, że tutaj rywale, tak jak w poprzednim sezonie, muszą liczyć się ze zgubieniem kolejnych punktów, bo Red Dragons może okazać się znowu drużyną walczącą o najwyższe cele w tegorocznym sezonie. W Katowicach miejscowy AZS Uś Katowice mierzył się przeciwko Gafowi Omega Gliwice. To spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego zakończenia kariery zawodniczej Błażeja Korczyńskiego, który ostatecznie odwiesił swoją koszulkę meczową
i usiadł na dobre na ławce trenerskiej zespołu akademików. Mecz od początku był bardzo wyrównany, szybko jednak padła pierwsza bramka, strzelił ją Barański, jednak 5 minut później do wyrównania doprowadził Marcin Kiełpiński i tym samym po 20 minutach mieliśmy remis 1-1. Na początku drugiej połowy do ataku bardzo mocno ruszyli akademicy i od razu w 22 minucie bramkę strzelił na prowadzenie dla gospodarzy Tomasz Dura, zawodnik, który jeszcze w zeszłym roku prezentował barwy Gachu Gliwice. Goście próbowali strzelić za wszelką cenę gola na remis, wycofując nawet bramkarza, dochodzili do wielu sytuacji strzeleckich, jednak na posterunku cały czas był Rafał Krzyśka i jego koledzy, mając okazję strzelić do pustej bramki, nie mylili się, trafili dwa razy, zrobił to Minkus oraz Gładczak i tym samym to katowiczanie zdobyli 3 punkty na inaugurację sezonu, wygrywając 4-1 z Gafem Gliwice. I Gliwiczanie w kolejnych meczach będą musieli szukać swoich pierwszych punktów, a kolejnym ich rywalem bardzo mocny rekord Bielsko-Biała. Przenosimy się do hali Łabędź w Gliwicach, gdzie tam NBIT spotkał się z Gwiazdą Ruda Śląska. Na pewno Beniaminek z Gliwic trafił na najłatwiejszego rywala w rozgrywkach. Wedle ekspertów to właśnie Rudzianie będą walczyli o utrzymanie w tegorocznych rozgrywkach. I już od samego początku doświadczeni zawodnicy NBIT-u narzucili swój styl gry, zdobywając zresztą szybko bramkę. Dominik Miałkowski wpisał się jako pierwszy na listę strzelców. Kolejne dwa gole dorzucił Wojtas i dopiero w 15 minucie odpowiedział temu wszystkiemu Dmytro Drost, dając pierwszą bramkę dla Rudzian. Jeszcze w końcówce pierwszej części spotkania Przemysław Dewódzki zdobył bramkę numer 4, strzelając gola z ostrego kąta i tym wynikiem 4-1 zakończyła się pierwsza część spotkania. W drugiej połowie szybko piątego gola dla NBIT-u zdobył Mirga i tym samym już Gliwiczanie uspokoili swoją grę i rozluźnili szyki w defensywie, dając pograć Rudzianom i przez kolejne minuty bardzo mocno nacierali na bramkę Groszaka zawodnicy z Rudy Śląskiej. W końcu w 35 minucie strzelił drugą bramkę w tym meczu Dmytro Drost, a jeszcze w końcówce meczu z przedłużonego rzutu karnego gola zdobył Łukasz Biel. Tym samym 5-3 zakończyło się spotkanie między NBIT-em a Gwiazdą. No i NBIT na pewno będzie chciał udowodnić, że nie jest przypadkowym Benjaminkiem w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy i na drugie spotkanie wybiera się do Głogowa, by zmierzyć się z tamtejszym KGHM-em Euromaster Chrobr. Poniedziałkowe spotkanie transmitowane przez telewizję Orange Sports zapowiadało się naprawdę hitowo. W spotkaniu tym brały udział zespoły Gatty Active z Duńska Wola oraz Klirek Suchorzów, więc wicemistrz Polski grał przeciwko Chorzowianom, drużynie, która została wzmocniona graczami, m.in. Wisły, Krakowet, Kraków. I tutaj od początku spotkanie było bardzo ciekawe, bardzo drużyny sprawdzały swoje siły i możliwości, jednak dopiero w 14 minucie bramkę na 1-0 strzelił Michał Traczy dla zespołu Klireksu i otworzył ten sam wynik spotkania. Długo nie trzeba było czekać, bo od razu na 1-1 wyrównał Adamski, uderzając bardzo mocno z dystansu. W 17 minucie Daniel Krawczyk precyzyjnym technicznym uderzeniem pokonuje Dworzeckiego i daje prowadzenie zespołowi Gat na 2-1 i taki wynik utrzymuje się do końca pierwszej połowy. Ale za to na początku drugiej części spotkania na 3-1 podwyższa Stanisławski i wydaje się, że to Zduńsko-Wolanie mają już bezpieczną przewagę w tym spotkaniu. Nic bardziej mylnego, Klireks ruszył do odrabiania strat i udało mu się to zrobić. Najpierw do bramki strzela Seget, a następnie Słowińskiego pokonuje jeszcze Budniak. Mamy 3-3. Przez kolejne minuty wydaje się, że oba zespoły już są pogodzone z remisem i jednak w przedostatnim momencie spotkania zerwał się do ataku Marciniak i pokonał jeszcze raz bramkarza Klireksu, dając czwartą bramkę dla swojej drużyny. Trener Ulfik w tym momencie wziął czas, wycofał bramkarza i próbował jeszcze znaleźć możliwości doprowadzenia do remisu w tym spotkaniu, jednak to rywale jeszcze dwa razy strzelali do pustej bramki, najpierw Marciniak, a później jeszcze Szymczak i tym samym Gatta Active z Duńska Wola pokonuje Klireks Chorzów 6-3 i tym samym obejmuje prowadzenie Futsal Ekstraklasie, pieczętując tym samym dobrą formę na początek sezonu. Klireks na pewno będzie szukał okazji w kolejnym spotkaniu na zdobycie pierwszych punktów w tym sezonie. Mówiąc pierwszą kolejkę Futsal Ekstraklasy, chciałbym wytypować jeszcze piątkę najlepszych zawodników na parkiecie tej kolejki. I zacznijmy od bramkarza. Tutaj najlepszy wydawał się być Rafał Krzyśka z zespołu AZS Uś Katowice. W polu Rafał Franc, rekord Bielsko-Biała, następnie Adrian Skrzypek, Red Dragons Pniewy, Damian Wojtas, NBIT Gliwice,
a także Michał Marciniak z Gatte Aktiv i Zduńska Wola. Natomiast najładniejszą bramkę w tej kolejce zdobył Tomasz Dura z zespołu AZS Łódź Katowice. Zobaczmy to jeszcze raz. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam Państwa do śledzenia drugiej kolejki Futsal Ekstraklasy, która zaczyna się już w piątek, a kończy się w poniedziałek meczem telewizyjnym ze spotkania FC Toruń Red Dragons Pniewy na antenie Orange Sport. My w sobotę pokażemy spotkanie Red Devils Chojnice kontra AZS Łódź Katowice. Zachęcam Państwa również do subskrypcji naszego kanału youtube.kpsport.pl, a także do tweetowania do nas na serwis kpsport, @kpsport.pl i dawania swoich typów najlepszych zawodników w kolejnej kolejce Futsal Ekstraklasy. Zapraszamy do aktywnego dzielenia się swoimi opiniami na temat rozgrywek Futsal Ekstraklasy. Dziękuję Państwu jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia.